A teraz Kuba opowie wam, jaki znamy graper. Kuba! Cześć! Witamy was wszystkich! Nasz casting Animatora Czasu Wolnego zbliża się już wielkimi krokami. Jeśli macie jakieś wątpliwości, jak spędzić najbliższe wakacje, ten filmik jest właśnie dla ciebie. A teraz Kuba opowie nam o swojej przygodzie z animacją. Dawaj, Kuba. Dobra, no to słuchajcie, jak miałem lat 17, poszedłem na kurs animatora czasu wolnego. Później zdobywałem po prostu tutaj stacjonarnie w Krakowie doświadczenie, prowadząc różnego rodzaju eventy, urodziny dla dzieci, komunie. No i później stwierdziłem, że najwyższy czas, żeby pójść gdzieś dalej, więc stwierdziłem, że pójdę na casting animatora czasu wolnego. No i uwaga, uwaga, dostałem pracę w Grecji na Korfu jako animator hotelowy. A teraz, czym mogę wam się pochwalić, to znajduję się w teamie animatora. Kuba, powiedz nam, co cię w ogóle skłoniło, żeby zrobić kurs i zostać animatorem czasu wolnego? No to tak, Asiu, przede wszystkim to wyjeżdżałem na wakacje za granicę, no i widziałem tych wszystkich animatorów tańczących nad basenem i stwierdziłem, że też chciałbym takim się stać. I że podoba ci się taka praca w takim charakterze. Tak, przede wszystkim bardzo mnie zachęciła ta energia, którą mieli animatorzy, ten uśmiech, ta dynamika. No i podobało mi się właśnie przede wszystkim, Asiu, to połączenie pracy z zabawą. Podobało mi się, Asiu. I później zdecydowałeś się zrobić kurs i podczas tego kursu już wtedy wiedziałeś, że to jest coś, co chcesz robić, coś, co ci się podoba i w czym myślisz, że się sprawdzisz, że masz odpowiednie na przykład cechy charakteru do tego, co najbardziej ci się podobało na kursie i co cię przekonało? Na kursie przede wszystkim właśnie podobało mi się podejście trenera, który mnie szkolił. Kto cię szkolił? Szymon Krzysiak. Pozdrawiamy Szymona. Pozdrawiamy, pozdro Szymon. Ten uśmiech, ta energia, która była na tym kursie, no to tak w ogóle jak przekroczyłem próg sali wchodząc na kurs, to już poczułem tak wewnątrz, że to chyba jest dla mnie. I zaraz po kursie, Asia, tak naprawdę dostałem możliwość pracy właśnie podczas różnych kinderbali, urodzin, komunii, chrzcin, czy nawet wesel, które właśnie zapewnił mi Simon, tak, Simon ty. I tak naprawdę cały czas ze mną utrzymywał ten kontakt, co też bardzo mi się podobało. On też to jakby budował we mnie coraz większy potencjał animatora czasu wolnego. I czułeś się przygotowany po takim kursie, żeby prowadzić samodzielnie właśnie takie większe na przykład imprezy? Czułeś, że kurs dał ci wszystkie potrzebne umiejętności do tego? Tak, jak najbardziej. Podczas kursu no, zaczerpnąłem wiele inspiracji do prowadzenia takiego rodzaju imprez. Lecz no wiadomo, dużo rzeczy też się nabywa w doświadczeniu podczas pracy, ale taki kurs przede wszystkim dał mi bardzo ogromne podstawy do rozpoczęcia przygody życia. I właśnie, Asia, co najlepsze jest to, pamiętam jak raz miałem możliwość prowadzenia Andrzejek i imprezy halloweenowej dla dzieci. I to było najgorsze doświadczenie w moim życiu, ponieważ pamiętam, kiedy miałem być czarodziejem, nie miałem w ogóle żadnego, słuchajcie, stroju, nie miałem w co się przebrać. Pamiętam, że jedyny rekwizyt to był u mnie w domu niebieski szlafrok. I musiałem ten szlafrok. Ale byłeś czarodziejem w szlafroku. Tak, byłem czarodziejem w szlafroku. No i w ogóle wyszedłem, pamiętam wtedy z tej imprezy, tak strasznie się czułem, tak miałem wrażenie, że w ogóle mi się nic nie udało i tak dalej, lecz później otrzymałem oczywiście informację zwrotną, że wszystkim się podobało, każdy był zachwycony, także to też we mnie pobudziło taką dalszą motywację. Później stwierdziłem, że czas najwyższy właśnie, żeby zrobić coś dalej. No i postanowiłem pójść na casting animatora czasu wolnego. Kuba, a jakie były twoje obawy podczas castingu? Czego się bałeś? Właśnie pamiętam ten dzień, to była sobota, kiedy wstałem i nie byłem tak do końca przekonany, żeby tam pójść, bo obawiałem się przede wszystkim, że będzie dużo osób, a co za tym idzie, no to będzie duży przesiew, że się nie dostanę, że wiedziałem, że też w pracy animatora czasu wolnego jest bardzo mało chłopaków. No, obawiałem się też tak naprawdę tych wszystkich zadań, które będzie trzeba wykonywać na castingu. A podczas samego castingu, jak już tam przekroczyłeś próg sali, to dalej miałeś jakieś obawy, czy już wiedziałeś, że dostaniesz jakąś ofertę pracy, czy jeszcze bardziej się zestresowałeś? Nie, właśnie powiem ci szczerze, że w momencie, kiedy przekroczyłem ten próg castingu, to wewnątrz się stresowałem dalej, no bo nie wiedziałem, co mnie czeka tak naprawdę, no musiałem to po prostu przeżyć. Adrenalina i napięcie. Ale tak, dokładnie, te emocje. Lecz stwierdziłem, że no przede wszystkim trzeba mieć uśmiech.
I nie starałem się w ogóle pokazywać po sobie jakiegoś stresu i zdenerwowania, tylko wszedłem z mega powerem. Też strasznie mnie na castingu, pamiętam, zniechęciło, jak już byliśmy po wszystkich zadaniach, po odgrywaniu scenek, po prezentacji indywidualnej. Tak, dokładnie, po tańcach z trenerem i przyszedł czas na rozmowę indywidualną z biurem podróży. To pamiętam, że do jednego z biura podróży czekałem aż 3 godziny na rozmowę, co mnie bardzo zniechęciło, bo stanie w tych długich kolejkach to było dla mnie koszmarem, no bo wiadomo, jeszcze do tego dochodził stres. No i tak sobie pomyślałem wtedy, jeszcze 10 minut i jak już mnie nie zawołają, to już rezygnuję i idę, a co będzie, to będzie. No ale akurat szczęście było takie, że od razu mnie wzięli na tą rozmowę, no i pamiętam ten moment, kiedy zasiadłem do stolika na rozmowę i nagle rekruterka mi powiedziała, że Kuba, ty jesteś naszym numerem jeden na liście, my ciebie chcemy, jedziesz na Korfu do Grecji. Mnie wtedy taki szok ogarnął, Aśka. No i dobra, Kuba, poleciałeś sobie w czerwcu, na Korfu do Grecji, no. Słońce, plaża, imprezy. No i co, jak wyglądał twój dzień pracy? Od godziny 10 do 12 to był blok przedpołudniowy, poranny, mieliśmy zajęcia w basenie, jakiś aquarobik, poranna rozgrzewka, gry i zabawy z dzieciakami, jak i również dorosły. Popołudniowy blok od godziny 15 do 17 to tak naprawdę niektóre rzeczy się powielały. Były różnego rodzaju club dance'y w basenach, również gry sportowe dla dzieciaków, jak i dla dorosłych. No i blok wieczorny, no to o godzinie 20-20.30 zawsze mieliśmy dyskotekę dla dzieci, mini disco. No i później przechodziliśmy do najważniejszej rzeczy wieczoru, czyli showtime, gdzie mogliśmy my jako animatorzy właśnie wystąpić na scenie, zagrać jakąś scenkę, coś przedstawić, jakiś kabaret, jakiś show, czy to nawet było fire show z ogniem. No i później o godzinie 23 kończyła się nasza praca i każdy mógł już zrobić ze swoim czasem wolnym to, na co miał ochotę. Co chce. Tak. Kuba, a jak trafiłeś do teamu animatora? Otóż przed wyjazdem na sezon otrzymałem informację, że praca dla najlepszych podczas sezonu znajduje się również właśnie w teamie animacyjnym animatora, więc podczas sezonu bardzo się starałem i próbowałem się wykazać jak najlepiej. No i po powrocie z sezonu udało mi się dostać do teamu animacyjnego, dzięki czemu teraz właśnie stałem się trenerem i mogę dalej się rozwijać swoją wiedzę animacyjną, swoje umiejętności oraz tak naprawdę przekazywać i zarażać również innych. I co, pojedziesz w przyszłym sezonie na... do pracy za granicę? Tak, jak najbardziej. Nawet już byłem ostatnio, Asiu, na rozmowie i udało też mi się właśnie dostać, uwaga, uwaga, pracę na Ibizie. Wow. Wow. Kuba, a na koniec powiedz nam, gdzie widzisz się za 10 lat? Wow, za 10 lat. To dosyć spory okres czasu, ale tak myślę, Asia, że jako rezydent lub steward. Czyli myślisz, żeby iść w takim kierunku dalej? Tak, jak najbardziej dalej w kierunku turystycznym. Co prawda nigdy nie myślałem o tym, że będę pracował w turystyce, bo powiem wam szczerze, że zawsze chciałem być lekarzem. Po pierwszym wyjeździe... Zrezygnowałeś. Tak, zrezygnowałem z tej opcji i stwierdziłem, że jednak miejsce dla mnie jest w turystyce. A jeśli ty zastanawiasz się, co zrobić podczas wakacji, już teraz zapisz się na casting animatora czasu wolnego. Przeżyj przygodę życia. Dziękujemy, Kubie, za super wywiad. I dzięki. Zapiszcie się na casting i pracujcie tak jak Kuba. Do zobaczenia. Hej.